gdzieś tam są, piękne i różnorodne. Te najbardziej szlachetne to oczywiście borowiki. Ale ich rzadsze gatunki być może omijasz lub ukrywają się na 10 milionach hektarów polskich lasów. A jakie gatunki skrywa Twój las? Oto przepiękna dziesiątka z poprzedniego filmu, do której link znajdziesz pod koniec, bo teraz nadciąga już kolejna rzadsza i kontrowersyjna dziesiątka wyjątkowych gatunków borowika. Zacznijmy od tych, które rzeczywiście chyba lepiej omijać. Krwistoborowik purpurowy. Do niedawna borowik purpurowy. Teraz otrzymał w nazwie nieco krwistości, głównie chyba ze względu na dość wymowny kolor. Aczkolwiek groźnie brzmiąca nazwa też ma tu uzasadnienie, bo jest to grzyb co najmniej niejadalny ze względu na powodowane przykre dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Choć zawsze znajdą się tacy, którzy lubią ryzyko i zabawy z długim gotowaniem i odlewaniem wody. Kapelusz o jasnej biało-żółtawej barwie do żółto-brązowej u starszych osobników. Po przekrojeniu sinieje, ale tylko w kapeluszu, co odróżnia go od bardzo podobnego borowika szatańskiego. Spód kapelusza, jak i trzon, a raczej jego siateczka, w kolorze czerwono-purpurowym. Po odgnieceniu ciemnieje, ale w oczy rzuca się chyba bardziej żółciejszy od szatana odcień miąższu, widoczny zwłaszcza po wygryzieniach przez ślimaki. Gorzkoborowik korzeniasty. Do niedawna również po prostu borowik korzeniasty. Teraz gorzkoborowik i jak zwykle nowe nazwy sugerowane przez mykologów są bardzo wymowne, bo ten gorzkoborowik rzeczywiście nie nadaje się do spożycia ze względu na swoją gorycz. Powiedziałbym, że to ostatni czarny bohater tego filmu, gdyby nie fakt, że jak widać z wyglądu jest to bardzo jasny grzyb. Kapelusz za młodo półkolisty, potem bardziej spłaszczony o jasnej, wręcz biało-szarawej barwie. Skórka kapelusza zamszowa i często popękana. Oprócz jasnego kapelusza w oczy rzuca się charakterystyczny żółty kolor zarówno jeśli chodzi o hymenofor rurkowy pod spodem kapelusza, jak i jasno-cytrynowy odcień trzonu. Miąższ w miejscach uszkodzeń wyraźnie błękitnieje. Gatunek rzadki i chroniony, więc zamiast zrywać, należy mu zrobić zdjęcie i wysłać do corocznej edycji waszego atlasu na tym kanale, by mieć szansę na wygranie 1000 złotych polskich. Więc już proszę o polubienie tego filmu i subskrypcję. Modroborowik ponury. Wkraczamy w jadalne borowiki, choć to kwestia kontrowersyjna, bo ten jest wciąż trujący w stanie surowym. Ale zacznijmy od nazwy. Mieliśmy krwistoborowika, czyli czerwonawego, mieliśmy gorzkoborowika, czyli goryczkowatego. Modroborowiki natomiast będą cechowały się modrą, czyli niebieskawą barwą po przekrojeniu. To niebieszczenie spowodowane jest skomplikowaną reakcją chemiczną po kontakcie uszkodzonego miąższu z tlenem z atmosfery. I tu od razu uwaga porównawcza z bardzo podobnym krasnoborowikiem ceglastoporym, który też sinieje, ale na trzonie nie ma siateczki, lecz drobne karminowo-czerwone łuski. Za to u ponurego widzimy wyraźną wypukłą siateczkę o kształcie podłużnych łusek. Powierzchnia kapelusza sucha, gładka lub zamszowa z odcieniami od żółtawo-kremowego do brunatno-oliwkowego. Spód za młodu żółtawy, a później ciemno-pomarańczowy z pozostawioną żółtawą obwódką na obrębie spodu kapelusza. Uwaga, modroborowik ponury jest tylko dla doświadczonych grzybiarzy, którzy wiedzą, że należy go przed spożyciem co najmniej 25 minut gotować, gdyż tylko podsmażony czy niedogotowany może spowodować nudności i wymioty. Bywa też podejrzewany o toksyczną reakcję w połączeniu z alkoholem, a raczej o powodowanie blokowania trawienia alkoholu, ale do tej pory nie udało się tego naukowo uzasadnić. Natomiast wasze doświadczenia możecie jak zwykle napisać w komentarzach. Płowiec pofałdowany. Powiedziałem, że to kontrowersyjna lista, m.in. dlatego, że naukowcy i mykologowie usuwają, a raczej przenoszą nam coraz więcej borowików do innych rodzajów na podstawie coraz to bardziej dokładnych badań genetycznych. Zatem nie jest to już jeden z borowików płowych, tylko od zeszłego roku płowiec pofałdowany. A pofałdowany, bo na jasno-brązowym kapeluszu zobaczymy charakterystyczne podłużne, wklęsłe fałdy, czyli dość urokliwe, jaśniejsze podłużne wybruzdowania. Spód kapelusza żółtawy, podobnie jednolicie jasno-żółtawy też trzon, który nie ma siateczki czy większych przebarwień, jednakże posiada ciekawą grudkowatą lub ziarenkowatą teksturę. Miąższ nie zmienia barwy po przekrojeniu. Gatunek ten rośnie głównie pod grabem i chmielograbem. Grzyb jadalny, o łagodnym smaku. Płowiec jodoformowy. Niegdyś borowik płowy, dziś płowiec jodoformowy, ale nie sądzę, aby ta nazwa chwyciła. Jak myślicie?
Płowiec, bo też ma płowy, czyli szaro-żółty odcień, a jodoformowy pochodzi od zapachu jodoformu. Wiadomo, wszyscy znamy zapach jodoformu, z wyjątkiem mnie. To ponoć jeden z chemikaliów używanych przez dentystów, a więc dentyści, chemicy, przyjdźcie z pomocą w komentarzach. Gatunek podobny do poprzednika, czyli płowca pofałdowanego i kiedyś niewyodrębniany, ale ma kapelusz bardziej gładki i bardziej jednolicie oliwkowo-brązowy, czyli dość podobny do niejadalnego gorzkoborowika korzeniastego. Ale uwaga, w przeciwieństwie do korzeniastego, płowce w ogóle nie sinieją. Kapelusz płowca jodoformowego rozwija się z wiekiem dość szybko do nawet czasem płaskiej postaci, uwypuklając wówczas swój hymenofor, czyli swoje żółte rurki. Mikoryzuje z dębem, grzyb jadalny o łagodnym smaku, ale skalany swoim jodoformowym chemicznym zapachem. Wonno-borowik kruchy. Kolejny bardzo często mylony z poprzednikami grzyb. I znajdziecie sporo zdjęć i filmów, czy nawet starych atlasów, które mieszają te nazwy, co może dziwić, bo grzyby te jak widać zupełnie inaczej wyglądają. Ale nie spierajmy się z tego powodu, bo powód jest taki, że są to dość rzadkie gatunki, dopiero teraz porządkowane i wyodrębniane. Dosłownie w zeszłym roku. Natomiast wonnoborowik kruchy posiada kapelusz o zdecydowanie ciemnobrązowym zabarwieniu. U młodych osobników rurki blado-żółte, trzon gładki, też kremowy, ale w dolnej połowie trzonu czerwonawo nakrapiany. U starych grzybów te kolory rdzewieją. Uwaga, miąższ sinieje po przekrojeniu. Kontrowersja kolejna, grzyb prawdopodobnie w Polsce niespotykany. Ale mimo to go tu zostawiam, bo nawet jeśli go jeszcze nie ma, to zostanie do Polski niebawem przyniesiony. A jeśli już go spotkaliście, to dajcie znać w komentarzach lub wyślijcie fotkę na konkurs do waszego atlasu grzybów. Borowik ciemnobrązowy. Tak, wiem, to był bonusowy 11 borowik w poprzednim filmie, bo myślałem, że nie zrobię drugiej dziesiątki. Ale wybaczcie, bo to jak widać niezwykle wyglądający leśny osobnik i co najlepsze, chyba coraz częściej spotykany w polskich lasach. Ceni cieplejszy klimat, więc niezwykle popularny i ceniony na przykład we Włoszech. Nazywają go tam Porcini Nero, ale po ostatnich europejskich gorączkach myślę, że rozprzestrzenienie się tego grzyba na większą skalę w Polsce to tylko kwestia czasu. Ten niemal czarny borowik, choć z nazwy ciemnobrązowy, może mieć jaśniejsze odcienie u młodszych osobników, zwłaszcza tych okrytych ściółką. Preferuje lasy liściaste, głównie dęby, buki oraz kasztany jadalne. Można go pomylić chyba tylko z podgrzybkami, no i może ciemnymi okazami borowika usiatkowanego. W Polsce to gatunek krytycznie zagrożony i jeden już tylko z czwórki obecnie zostawionych prawdziwych genetycznie borowików. Zatem pozwólmy temu grzybowi się rozmnażać, natomiast zróbmy mu zdjęcie i prześlijmy do waszego atlasu grzybów, by mieć szansę na nagrodę pieniężną. Borowik krępy. Jadalny i smaczny grzyb zwany jest też borowikiem ciężkim, a to ze względu na dość niezwykle ciężką wagę w stosunku do objętości i dużą zawartość chityny. Kolor kapelusza od barwy złoto-żółtej u młodych do ciemnobrązowej u starszych i uwaga, u tego grzyba już nawet powierzchnia kapelusza przebarwia się po uciśnięciu na ciemniejszą wiśniową lub ciemnofioletową barwę. Ta barwa się potem nieco neutralizuje, co nadaje wielu osobnikom dość zróżnicowanego odcieniowo koloru. Dalej grzyb generalnie złoto-żółty, zarówno rurki na spodzie, jak i trzon i miąższ mocno sinieją i to natychmiast po uszkodzeniu. Ze względu na tę wrażliwość, dolna ściółkowa część trzonu zazwyczaj ma charakterystyczne przebarwienie od sinej do nawet winno-brązowej barwy. Masłoborowik górski. I znowu kontrowersja, bo borowik ten albo w Polsce nie występuje, albo uznawany jest tylko za wariant borowika żółto-brązowego, czyli przyczepkowego, o którym mówiliśmy w poprzednim filmie. Albo, no właśnie, sytuacja jest bardzo ewolucyjna, bo i nazwy się zmieniają, a na pewno borowika tego spotkamy za południową granicą, więc zapewne gdzieś już u nas jest. A różnica pomiędzy masłoborowikiem górskim a masłoborowikiem żółto-brązowym jest dość widoczna, bo żółto-brązowy ma przede wszystkim ciemniejszy kapelusz i żółciejszy miąższ, jaki sinieje po przekrojeniu w kapeluszowej części owocnika. Masłoborowik górski natomiast tylko lekko przebarwia się i to tak brudnawo-różowo, pozostając nieprzebarwiony na styku trzonu i kapelusza. Dodatkowo gatunek ten spotkamy, jak nazwa sugeruje, raczej w górskich lasach iglastych, z którymi mikoryzuje, podczas gdy borowik żółto-brązowy preferuje raczej lasy liściaste. Obydwa gatunki jadalne i smaczne.
I to tyle ze znaczących borowików. Miał tu też szokująco zawitać zajączek, czyli borowik zajęczy, ale po roku i kolejnych badaniach stracił swoją borowikową koronę i nazwę. Pozostały zatem rzadkie okazy takie jak sinoborowik klinowo-trzonowy, ale od niedawna uznawany za niejadalny ze względu na to, że akumuluje znaczące ilości trującego dla człowieka arsenu. Krwistoborowik lubczykowy z drugiej strony też jest ostatnio odradzany do spożycia nawet po ugotowaniu. Podobnie bardzo rzadki krwistoborowik świerkowo-jodłowy. Modroborowik gładkotrzonowy jest również bardzo rzadki, ale przynajmniej przez część źródeł uznawany wciąż za jadalny. Za to na 100% jadalny jest ten grzybek, to znaczy podgrzybek, to znaczy podgrzyb. Podgrzyb brunatny, tak przezwany i ostatnio, uwaga, również przeniesiony do rodziny borowikowatych. Ale nie mieszajmy tu i nie popadajmy w absurd. Pozdrawiam i zapraszam koniecznie do wysyłania swoich pięknych zdjęć grzybów do corocznego waszego atlasu grzybów. Bo z wybranych do publikacji zdjęć wylosujemy 1000 zł, ale tylko jeśli zbierze się nam do lutego piękna i różnorodna kolekcja. Koniecznie obejrzyjcie filmik konkursowy, który teraz wyświetla się na ekranie lub jest w opisie lub komentarzu pod filmem. Pozdrawiam, zapraszam do polubiania, udostępniania i subskrybowania. Do usłyszenia!